Dzień dobry. Otwieram 43. sesję Rady Gminy Ujazd. Witam pana wójta Artura Pawlaka, pana zastępcę Pawła Sotę, panią skarbnik Dominikę Mariańską, panią sekretarz Honoratę Bogus. Witam koleżanki i kolegów radnych, witam pracowników Urzędu Gminy, witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam kworum. Dzisiejsza sesja jest prawomocna. Porządek obrad radni otrzymali drogą elektroniczną. Czy są do porządku obrad jakieś uwagi, zapytania? Kto chce coś wnieść? Bardzo proszę. Bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki gminy Ujazd o przywrócenie bonifikaty związanej z wykupem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ujazd. Dziękuję bardzo. Kto z koleżanek i kolegów jest za wprowadzeniem tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zgłaszanie uwag do protokołu sesji numer 42 łamane przez 21. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Trzeciego. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo, swoje sprawozdanie tradycyjnie już rozpoczynam od informacji na temat udziału w zebraniach sztabu kryzysowego na poziomie powiatu i tutaj póki co, szanowni państwo, nic złego na terenie naszej gminy się nie dzieje, zarówno pod kątem pandemii, COVID-a, czy też pod jakimkolwiek innym, czyli wszystko pod kontrolą i w porządku. Szanowni państwo, na początku września zorganizowaliśmy nasze gminne święto plonów, dożynki w gminie Ujazd, podczas którego to święta dziękowaliśmy Panu Bogu za błogosławieństwo tegorocznych plonów, a rolnikom za ich ciężką pracę, bo to dzięki właśnie ciężkiej pracy rolników na stoły w naszych domach niemalże każdego dnia trafia polski chleb, także dożynki, święto plonów to jest okazja ku temu, aby podziękować. I tak też wspólnie z panem przewodniczącym zrobiliśmy wszystkim rolnikom z terenu gminy Ujazd. Dziękujemy również naszym starostom, pani Beacie Najder i panu Jakubowi Piwowarskiemu. To są te osoby, które podczas tegorocznych dożynek pełniły rolę starostów. Spisali się państwo fantastycznie na medal, także tutaj dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za liczny udział i aktywny. Dziękuję sołtysom, tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tegorocznych dożynek, łącznie z naszymi zespołami, łucy, babki, skrzynkowianki, chór. Dziękuję generalnie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tegoroczne dożynki wypadły naprawdę bardzo okazale. Mieliśmy przyjemność gościć zacne osoby. Na tegorocznych dożynkach był z nami poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Robert Telus, ale byli z nami również senator Rzeczypospolitej Polskiej, pan Rafał Ambrozik, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, czy też radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani Ewa Wędrowska oraz pan Janusz Ciesielski. Tak jak powiedziałem wcześniej, z Grzegorzem tutaj, przepraszam, z panem przewodniczącym, mieliśmy przyjemność pełnić rolę gospodarzy podczas tegorocznych dożynek, ale dziękujemy również gospodarzom miejsca, właścicielom parku, czyli pani Grażynie i Stanisławowi Najdrom. Także dziękujemy
bardzo serdecznie. Tegoroczne dożynki, no to była okazja ku temu, żeby też pojawili się inni goście, nie mniej zacni. Wiceprezes PKOL-u, pan Mieczysław Nowicki i pan Tadeusz Mytnik, nasz fantastyczny olimpijczyk, tutaj na zdjęciu z panią sołtys Kamilą Kochelską. Całość, moi drodzy, wieńczył występ zespołu Weekend, również niezwykle udany. Szanowni Państwo, praktycznie na dzisiejszą sesję przyjechałem prosto z Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie przebywałem na zaproszenie senatora pana Rafała Ambrozika. W Tomaszowie Mazowieckim w Urzędzie Miasta zorganizowane było spotkanie z samorządowcami na temat programu Polski Ład i generalnie w zgodnej opinii większości samorządowców ten program i wiele innych do tej pory to, Szanowni Państwo, jest olbrzymie wsparcie dla samorządów i rzeczywiście do tej pory tak dużych pieniędzy dla samorządów nie było, a w kontekście Polskiego Ładu też jakby płynął tutaj, płynie wiele pozytywnych ocen. Niemniej, no wszyscy czekają na to pierwsze zdanie, my również. Zobaczymy, jakie efekty przyniesie właśnie ten program i ta inicjatywa rządu w kontekście naszej gminy. Tutaj na zdjęciu w środku pan senator, a po lewej stronie od właśnie pana senatora pan minister Waldemar Buda. I tutaj też takie dwa zdania, dosłownie zatrzymam się na chwileczkę. Szanowni Państwo, zobaczcie, jak to jest. Pan minister, no tutaj podczas takiego osobistego spotkania mówi tak: a panie wójcie, my się spotkaliśmy, no tak, tak, a no gdzie, no w Łodzi na biegu sylwestrowym, tam żeśmy razem migali, no tak, rzeczywiście tak było, panie ministrze, ja bardzo dobrze pamiętam. A pan minister mówi: a pan to zawsze taki uśmiechnięty. Ja mówię: ale biorę przykład z pana, także no żeśmy się tak troszkę pośmiali, pożartowali, ale pokazuję państwu, że te relacje również na poziomie takim, no, z panem ministrem też są bardzo, ale to bardzo przyjemne i daj Boże, żeby przyniosły, moi drodzy, efekt. Dziękuję też panu prezydentowi Tomaszowi Mazowieckiego, panu Marcinowi Witko, bo to właśnie pan Marcin Witko był gospodarzem tego spotkania. Jak państwo wiecie, współpraca z miastem Tomaszowa Mazowieckiego oraz z panem prezydentem w ostatnim czasie układa się bardzo, ale to bardzo dobrze. Te kontakty mamy dosyć takie intensywne i tutaj z inicjatywy pana prezydenta, pana Marcina Witko. Szanowni państwo, ja jako wójt gminy podpisałem takie wstępne porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości w kontekście społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Otóż pan prezydent wyszedł z taką inicjatywą, aby miasto Tomaszów Mazowiecki i szereg okolicznych i nie tylko samorządów stworzyło taką właśnie, taki pomysł, taką inicjatywę, na podstawie której w każdym z samorządów powstanie szereg mieszkań. I na tym właśnie polega ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa, że jeżeli, Szanowni Państwo, tutaj sprawy pójdą w dobrym kierunku, to na terenie naszej gminy powstanie kilkadziesiąt mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Tak jak państwu powiedziałem, podpisałem wstępne porozumienie z KZN-em. Teraz wspólnie tutaj z panem prezydentem oczekujemy rewizyty, bo byliśmy w Warszawie, ale oczekujemy rewizyty przedstawicieli KZN-u, którzy przyjrzą się tym terenom, na którym miały być wybudowane te bloki nowoczesne. I później, Szanowni Państwo, do gry wchodzicie wy, czyli Rady Gminy, Rady Miast, ponieważ Państwo będziecie musieli podjąć stosowne uchwały celem przystąpienia już do realizacji tej inicjatywy. Także jak już będę miał takie szczegółowe informacje i konkretne, to na pewno będziecie Państwo tymi pierwszymi osobami, które się o tym dowiedzą i będziecie Państwo podejmowali uchwały o przystąpieniu bądź nie do tej inicjatywy, ale myślę, że ta inicjatywa jest bardzo cenna, bo tak jak powiedziałem, jeżeli sprawy pójdą w dobrym kierunku, to na terenie naszej gminy powstanie kilkadziesiąt nowych mieszkań dla mieszkańców gminy Ujazd.
Kolejna dobra wiadomość. Otóż jako gmina podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze. Otóż mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać się do urzędu gminy i składać za pośrednictwem tutaj i przy pomocy pracowników urzędu gminy wnioski, jeżeli chodzi o dofinansowanie w kontekście wymiany źródeł ciepła, tudzież termomodernizacji domów, także wszystkich mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani tym tematem, zapraszamy do Urzędu Gminy w Ujeździe. Przechodzimy, moi drodzy, do inwestycji. Adaptacja obiektu basenowego, czyli budowa basenu w osiedlu Niewiadów. Trwa realizacja inwestycji. Wykonawca przygotowuje dokumenty do odbioru częściowego zaplanowanego na 30 września tego roku. Budynek Straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe oraz Służby Ratownictwa Medycznego. Tutaj, szanowni państwo, wykonawca kontynuuje prace projektowe. Na bieżąco dokonuje uzgodnień branżowych z gestorami sieci oraz w miesiącu sierpniu uzyskał prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 15 grudnia tego roku. Znajdujemy się, jak państwo dobrze wiecie, w Gminnym Ośrodku Kultury, obok którego tworzymy właśnie takie miejsce relaksu, wypoczynku. I tutaj wykonawca, który realizuje to zadanie, on je realizuje w taki sposób, że wykonane zostały już roboty ziemne, roboty instalacyjne, brukarskie, ciągów komunikacyjnych, wykonano nasadzenia oraz trwają obecnie prace związane z instalacją słupów oświetleniowych i z układaniem nawierzchni zielonych z trawy rolki. Ja powiem więcej, wczoraj wieczorem już się wszystko ładnie, pięknie świeciło, także jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to wygląda wieczorem przy świetle właśnie takim sztucznym, to zapraszam, bo wygląda bardzo przyjemnie. Będzie to na pewno wizytówka naszej gminy. Jak państwo wiecie, wspólnie określając nasze priorytety, jeżeli chodzi o władze samorządowe gminy Ujazd, mamy jeden cel i jednym z tych priorytetów są drogi i tutaj też bardzo dużo się dzieje na terenie naszej gminy. Jak państwo pewnie wiecie, droga wojewódzka 713 jest już otwarta dla ruchu i samochodowego, i pieszego, i naprawdę pięknie to wygląda. Szerokie ulice, szeroka jezdnia, ciągi pieszo-rowerowe, zatoczki przystankowe, przystanki, bezpieczne przejścia dla pieszych, tak jak to ma miejsce przy szkole w Ujeździe. Jest sygnalizacja świetna, wzbudzana właśnie przez osoby, które mają potrzebę przejść na drugą stronę, także tutaj ta inwestycja dobiega powoli do zakończenia i podziękowania oczywiście dla dyrektora ZDW, pana Mirosława Kuklińskiego, jak również dla całego zarządu województwa łódzkiego na czele z panem marszałkiem Grzegorzem Schreiberem. W kontekście dróg, szanowni państwo, 17 września dokonaliśmy odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli chodzi o przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wykno, także droga jest już, ta inwestycja już zakończona. I w ramach przedmiotowego zadania złożyliśmy wniosek o wypłatę dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, droga w Wyknie. Jak państwo wiecie, kolejna droga, której realizacja powoli dobiega końca, jest to droga w Sangrodzu, ulica Lipowa. I tak jak powiedziałem wcześniej, jest ona na ukończeniu. Wykonano już podbudowę, ułożono pierwszą warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonane zostały zjazdy na poszczególne posesje i nawierzchnie z kostki. Obecnie wykładane są płytami betonowymi, ażurowymi, wykopane rowy odwadniające część drogi. Planowany termin zakończenia pracy 11 października tego roku, ulica Lipowa w Sangrodzu. Lada chwila, inwestycja będzie zakończona. Trwa remont drogi powiatowej w Ujeździe na ulicy Przedmieście.
Jest to inwestycja współfinansowana przez naszą gminę, realizowana przez powiat. Liczę na to, że w przyszłym roku już ta inwestycja dobiegnie końca, a mam tu na myśli, że powiat zrealizuje ten odcinek drogi powiatowej do samego Ujazdu, już do centrum, do ulicy Wolborskiej i na jakiś czas no, będziemy mieli tutaj spokój z tą drogą powiatową. Budowa zjazdu publicznego na działkę w Sangrodze oraz utwardzenie terenów w miejscowości Buków i Wólka Krzykowska i Wykno. 15 września podpisaliśmy umowę i przekazaliśmy plac budowy w ramach części pierwszej i trzeciej wykonawcy robót, którym jest firma Eurobruk. Wartość przedmiotu umowy dla poszczególnych części wynosi: część pierwsza, budowa zjazdu w Sangrodzu, 45 172 zł, część trzecia, utwardzenie terenu pod altankę i dojścia w miejscowości Wólka Krzykowska, 17 219 zł. Te dwa tematy będzie realizowała firma Eurobruk. Natomiast jeżeli chodzi o wybór najkorzystniejszej oferty w ramach części drugiej i czwartej, zostanie on dokonany po zwiększeniu środków w budżecie przeznaczonych na realizację tych zadań, a to, moi drodzy, stanie się dzisiaj, ponieważ tak jak ustano zostało na komisji, to zwiększenie środków na dzisiejszej sesji stanie się faktem. Dalej przebudowa dróg wewnętrznych miejscowości Niewiadów Kolonia. 22 września dokonaliśmy otwarcia ofert złożonych w postępowaniu. Aktualnie trwa ich badanie i ocena i tutaj też, jak Państwo ustaliliście na komisji, tam brakuje niewielka kwota do tego, żeby można było rozstrzygnąć to postępowanie i zlecić, najpierw podpisać umowę, a później zlecić wykonanie robót, więc w momencie, kiedy dzisiaj Państwo dołożycie brakującą kwotę, to remont tej drogi za niedługi czas stanie się faktem. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości osiedle Niewiadów, czyli tutaj między tym placem, o którym przed chwileczką mówiłem, a Gokiem, trwają prace remontowe polegające na remoncie nawierzchni i budowie chodnika. Teraz dwie drogi, Szanowni Państwo, bardzo ważne i bardzo, no, odcinki tych dróg całkiem spore. Chodzi o drogę Bronisław Łominy Stasiolas i Olszowa Wólka Krzykowska. I teraz tak, jeżeli chodzi o jedno i drugie zadanie, tutaj temat jest bardzo podobny w kontekście Bronisławowa Łomin i Stasiolasu. Obecnie realizowany jest trzeci etap umowy obejmujący uzgodnienia i opinie do projektu budowlanego, w tym pozwolenie wodnoprawne i decyzję środowiskową. Z przyczyny niezależnej od wykonawcy, to jest z uwagi na termin potrzebny na uzyskanie przez gminę wszystkich niezbędnych uzgodnień do wydania decyzji środowiskowej, będziemy zmuszeni przedłużyć wykonawcy termin zakończenia prac projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę o okres potrzebny na wydanie wyżej wymienionej decyzji środowiskowej. To jeżeli chodzi o drogę Bronisława Łominy Stasiolas, ale bardzo podobna sytuacja jest w kontekście drogi z Olszowy do Wólki Krzykowskiej. I tutaj podobnie obecnie realizowany jest trzeci etap umowy obejmujący uzgodnienia i opinie do projektu budowlanego, w tym pozwolenie wodnoprawne i decyzję środowiskową i z uwagi na wymóg sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko postawione przez WIOŚ w Łodzi do wydania przez gminę decyzji środowiskowej, będziemy zmuszeni przedłużyć z przyczyny niezależnej od wykonawcy termin zakończenia realizacji prac projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę o okres potrzebny na wydanie wyżej wymienionej decyzji środowiskowej. Inaczej rzecz ujmując, moi drodzy, dlaczego większość tutaj dróg robionych przez samorządy to są drogi do kilometra, ponieważ w przypadku dróg do kilometra nie jest potrzebna ta cała pozostała praca związana z uzyskaniem różnych zezwoleń, pozwoleń, decyzji środowiskowych i tak dalej, ponieważ jedna i druga droga, one mają tam ponad 3, a nawet 4 kilometry, tutaj już wchodzi szereg różnych innych instytucji, które muszą wydać stosowne dokumenty, aby projekt na drogę mógł być ukończony i abyśmy mogli uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków, parcel i Niewiadów.
22 września podpisaliśmy umowę i przekazaliśmy plac budowy wykonawcy robót. To jest firma Elkon z Moszczenicy. Wartość przedmiotu umowy dla poszczególnych części wynosi: budowa oświetlenia ulicznego w Bukowie to jest 37 309 zł 17 groszy, natomiast budowa oświetlenia ulicznego w Niewiadowie to jest 28 352 zł 40 groszy. Wykonawca przystąpił do wykonania zamówień materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz dokonania stosownych zgłoszeń zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacjach budowlanych i pozwoleniach na budowę na poszczególne zadania. W kontekście oświetlenia boiska sportowego w osiedlu Niewiadów 7 września przekazaliśmy wykonawcy teren budowy. Wykonawca zaznajomił się z terenem inwestycji oraz dokonał ustaleń z dyrektorem GOSiR przy udziale inspektora nadzoru. Dokonał zamówień materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz dokonał stosownych zgłoszeń zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji budowlanej i pozwoleniu na budowę. Modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Ujeździe. Umowa z wykonawcą robót zostanie podpisana po zwiększeniu środków w budżecie, czyli jak Państwo podejmiecie uchwałę budżetową na dzisiejszej sesji, będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą tej inwestycji, a termin realizacji to jest 31 grudnia tego roku. Ci z Państwa, którzy goszczą w Urzędzie Gminy, mogą zwrócić uwagę na prace ziemne, które mają miejsce przed i obok Urzędu Gminy. To jest temat związany z zagospodarowaniem zieleni właśnie przy Placu Kościuszki i ulicy Parkowej w Ujeździe. Przeprowadziliśmy postępowanie w trybie zapytania ofertowego i podpisaliśmy umowę z wykonawcą w ramach zadania na kwotę 76 087 zł i 24 grosze i termin zakończenia robót do 30 listopada tego roku. Wykonanie otworu studziennego, pod ujęcie wody w osiedlu Niewiadów, planowany termin otwarcia ofert 1 października. Kolejna inwestycja, wykonanie przyłącza wodociągowego w Bukowie i osiedlu Niewiadów oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w osiedlu Niewiadów. Tutaj wykonawca realizuje zadania, dokonuje zgodnie z gestorami sieci i przygotowuje dokumenty do odbioru inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 15 października tego roku. Przebudowa stacji uzdatniania wody w gminie Ujazd wraz z technologią. Jak Państwo wiecie, ta inwestycja jest już zakończona i woda o zdecydowanie lepszych parametrach płynie już w naszych kranach. Niemniej w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na to zadanie został złożony wniosek o refundację ostatniej transzy dofinansowania. Odbieranie jest zagospodarowanie odpadów komunalnych. Otóż, Szanowni Państwo, jesteśmy po przetargu. Trwa badanie i ocena ofert złożonych w tym postępowaniu. Więcej informacji na następnej sesji Rady Gminy w Ujeździe. Fundusz Sołecki. Miło mi widzieć sołtysów. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jestem pod wrażeniem Waszej aktywności. I teraz dwa zdania na temat aktywności sołtysów i rad sołeckich. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w sołectwach Lipianki, Niewiadów, Maksymów, Zaosie w ramach właśnie Funduszu Sołeckiego na ten rok. I jak Państwo wiecie, my nie możemy zamawiać każdej rzeczy osobno, bardzo podobne rzeczy. My musimy to wszystko gromadzić i organizować jeden przetarg. Tak było też w tym przypadku. Przedmiot zamówienia podzielony został na części. Część pierwsza. Zagospodarowanie działki położonej w Lipiankach, część druga, urządzenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Maksymowie, część trzecia, doposażenie placu zabaw w Niewiadowie Kolonii, część czwarta, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zaosiu. Termin składania ofert upłynął 20 września, aktualnie trwa badanie i ocena ofert złożonych w postępowaniu. Planowany termin zakończenia tych wszystkich robót to 10 grudnia, także lada chwilkę, moi drodzy, na terenie Waszych tutaj sołectw, Waszych, naszych, moich, pojawią się firmy, które będą realizowały te wszystkie zadania. A jak jesteśmy przy funduszach sołeckich, to tutaj, moi drodzy, no w innych sołectwach też się dzieje. W ramach funduszu sołeckiego
zostały zakupione w Dębniaku. Patelnia elektryczna, wózek kelnerski oraz sprzęt gospodarstwa domowego typu garnki, patelnie i tym podobnie. I podobnie w Wojżanowie zakupiono patelnię elektryczną, dwa wózki kelnerskie oraz szafę chłodniczą. W Stasiolesie zakupiono szafę chłodniczą, piekarnik elektryczny, mikrofalówkę. Skrzynki też zakupiły piec konwekcyjny z podstawką. A w Zaosiu zakupiliśmy stół z basenem jednokomorowym. Także tak, pięknie. Szanowni Państwo, temat, o którym jakiś czas temu Państwa informowałem, otóż w wyniku działalności dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Małgorzaty Król, która to złożyła stosowny wniosek w PFRON-ie o dofinansowanie, aby móc udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych. Ten wniosek został oceniony pozytywnie i blisko 100 tysięcy złotych tutaj otrzymaliśmy na realizację trzech zadań. I pierwsza część, Szanowni Państwo, to zakup wraz z dostawą paczek żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby dla osób niepełnosprawnych. To już zostało dokonane i w najbliższych dniach te paczki trafią do osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących. Zakup, część druga wraz z dostawką środków ochrony osobistej i środków czystości dla osób niepełnosprawnych, to również już, moi drodzy, się zadziało. I część trzecia, zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach obsługujących m.in. osoby niepełnosprawne i to też, moi drodzy, również się zadziało. Niemniej teraz ta najbardziej przyjemna część tego projektu, czyli przekazywanie tych paczek żywnościowych i artykułów pierwszej potrzeby tym wszystkim osobom najbardziej potrzebującym, co będziemy robili, moi drodzy, już w czwartek. Opracowanie diagnozy strategicznej. Odbyły się warsztaty dotyczące określenia i kierunków działań w ramach strategii rozwoju gminy Ujazd na lata 2022-2030 i, moi drodzy, powoli zbliżamy się do tego, że będziemy mieli już kompletną strategię rozwoju gminy Ujazd na lata 2020-2030, która to będzie dla nas takim drogowskazem, co tutaj powinno się zadziać i w jakim kierunku powinniśmy dążyć jako gmina Ujazd. Powietrze potrzebne od zaraz. Złożyliśmy wniosek o wypłatę dotacji oraz sprawozdanie z efektów ekologicznych w ramach projektu. Potrzebne od zaraz. Powietrze potrzebne od zaraz. Programu z zakresu edukacji ekologicznej realizowanego w przedszkolu samorządowym w osiedlu Niewiadów. Pozostała działalność wójta gminy. We wrześniu odbyły się jeszcze pikniki w Olszowie, Ciosnach, Maksymowi i Bukowie. Tradycyjnie były to już bardzo udane spotkania, które były miejscem integracji lokalnej społeczności, a szczególnie pod kątem właśnie dzieci z terenu gminy Ujazd i z terenu tych sołectw. Ten, szanowni Państwo, dżentelmen w mundurze to jest wójt gminy Ujazd Artur Pawlak. Pokazuje, moi drodzy, tutaj i mówię o tym nie po to, żeby się pochwalić, ale żeby Państwu jakby unaocznić i zwrócić uwagę, że tutaj jako gmina Ujazd jesteśmy doceniani przez takie czynniki zewnętrzne, instytucje zewnętrzne za działalność między innymi na rzecz właśnie tutaj ochrony przeciwpożarowej i takie wyróżnienie zostało mi nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nadało odznakę honorową zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej województwa łódzkiego. Takie wyróżnienie to zaszczyt. Moi drodzy, jestem dumny, że mogłem być częścią tej wielkiej strażackiej rodziny, druhów i druhen, którzy w każdym najmniejszym zakątku kraju, każdego dnia gotowi są narwać swoje zdrowie i życie, by nieść pomoc innym. Jak powtarzam, ja być może do pożarów, moi drodzy, nie jeżdżę, ale robię wszystko, żeby moi strażacy, którzy do pożarów jeżdżą, mieli porządny sprzęt i byli porządnie wyposażeni, aby mogli nieść pomoc naszym mieszkańcom i nie tylko. Stan Niewiadów, ci, którzy, moi drodzy, interesują się piłką nożną, nie lada gratka, 8 kolejek, 8 zwycięstw. Zapraszam na najbliższy mecz w sobotę, być może kolejne 9. zwycięstwo. Gratulujemy zawodnikom, pozdrawiamy sztab trenerski i
oczywiście zarząd na czele z prezesem Radosławem Biedrzyckim. Sangroc Streetball. Turniej miał się odbyć w Sangrodze, ale ze względu na pogodę został ostatecznie rozegrany w hali sportowej w Ujeździe. Pierwsze miejsce w turnieju wywalczył zespół Bongo Basket, który w finale po zaciętym meczu pokonał drużynę Tsunami. Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie For Fun. Także organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, pan dyrektor Urbańczyk. I bardzo fajna informacja, moi drodzy. Nasz tutaj znajomy, kolega, przyjaciel, nauczyciel ze szkoły w Ujeździe, pan Marcin Kocięba, brał udział w pierwszym radzie rowerowym, który miał na celu tutaj upamiętnić Westerplatczyków, w tym Westerplatczyków z Ujazdu. I wyobraźcie sobie państwo, że pan Marcin Kocięba przez 5 dni przejechał 640 km, aż właśnie tam na Westerplatte. Także tutaj wyrazy podziwu dla Marcina i tych wszystkich, którzy w tym rajdzie brali udział. Jest to nie lada wyczyn i Marcinie, jesteśmy z ciebie dumni. 1 wrzesień to tradycyjnie rok szkolny. Wspólnie z panem przewodniczącym mieliśmy przyjemność brać udział w uroczystościach właśnie związanych z nowym rokiem szkolnym. A tutaj, moi drodzy, tradycyjne już zdjęcie, może nie tradycyjne zdjęcie, tylko zdjęcie z tradycyjnego przeprowadzenia absolwentów przedszkola w osiedlu Niewiadów do szkoły w osiedlu Niewiadów. Moi drodzy, niestety w tym samym dniu, w którym odbyły się dożynki na terenie naszej gminy, odbył się rajd na olimpijskim poziomie dzięki Fundacji Zatrzymać Czas w ramach projektu Sportowe Wakacje Plus pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zorganizowany tutaj był taki właśnie rajd z medalistami olimpijskimi, właśnie panem Tadeuszem Mytnikiem i nomen omen wiceprezesem PKOL-u. Moi drodzy, to jest no niesamowita osoba i niesamowita funkcja i przyjaciel naszej gminy, pan Mieczysław Nowicki. Także dziękuję bardzo i chyba będziemy się widzieli z panem Mieczysławem i Tadeuszem już w najbliższy weekend. Regionalne Dni Olimpijczyka. Otóż, szanowni państwo, właśnie dzięki współpracy z panem Mieczysławem Nowickim, wiceprezesem PKOL-u, gmina Ujazd będzie w przyszłym roku, w roku 2022, gospodarzem Regionalnych Dni Olimpijczyka. Otóż w ubiegły piątek przejęliśmy flagę i jakby tutaj przewodnictwo i możliwość organizacji tych fantastycznych dni, czyli regionalnych dni olimpijczyka. Tą flagę przejęliśmy z rąk prezydenta miasta Zgierza i przejął ją tutaj pan wójt Paweł Lasota oraz dyrektor Bartosz Urbańczyk. I tak jak powiedziałem wcześniej, wiąże się to z szeregiem różnych wydarzeń sportowych na terenie naszej gminy w przyszłym roku, jak również wiąże się to z tym, że na terenie naszej gminy zjawią się w przyszłym roku no naprawdę osoby, które w sporcie osiągnęły bardzo dużo, także już powiem szczerze, że o, nie mogę się doczekać tego przyszłego roku, bo będą z tego, przynajmniej ja już wiem, naprawdę niesamowite osobistości, które pojawią się na terenie naszej gminy. Trwa bieżąca obsługa realizowanych w gminie Ujazd projektów, realizacji robót budowlanych, prac projektowych. Monitorujemy, szanowni państwo, realizację projektów, korespondujemy z szeregiem instytucji. Jak państwo wiecie, na bieżąco współpracujemy, czy to ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, władzami sąsiednich gmin, z Urzędem Wojewódzkim, Marszałkowskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich, WFOŚ, NFOŚ i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za sprawozdanie i ogłaszam 5-minutową przerwę.
po przerwie przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwał i podjęcie uchwał. Podpunkt A w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipianki, obręb geodezyjny Lipianki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 30/1 o powierzchni 04912 hektara. Paragraf drugi. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży wójt gminy Ujazd łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021. Paragraf trzeci. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujazd. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 43/341/21. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Ujazd do miejskiego obszaru funkcjonalnego w Tomaszu Mazowiecki Opoczno w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Proszę koleżanko, czyta projekt. Uchwała Rady Gminy Ujazd dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Ujazd do miejskiego obszaru funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Opoczno w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Na podstawie artykułu 10 i artykułu 18 ust. 2 punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się wolę przystąpienia gminy Ujazd do miejskiego obszaru funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Opoczno, w tym zawierania umów i porozumień w tym zakresie. Paragraf drugi. Zasady współpracy i partycypacji w kosztach związanych z utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Opoczno zostaną określone w umowach i porozumieniach zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które przystąpią do tego współdziałania. Paragraf trzeci. Środki finansowe na cel określony w paragrafie drugim zostaną zapewnione w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 43/342/21. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki gminy
o przywróceniu bonifikaty związanej z wykupem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ujazd. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd dnia 28 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki gminy o przywrócenie bonifikaty związane z wykupem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ujazd. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Wniosek z dnia 10 sierpnia 2021 roku o przywrócenie bonifikaty związanej z wykupem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ujazd rozpatruje się negatywnie. Paragraf drugi. Uzasadnienie faktyczne i prawne zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały oraz wraz z uzasadnieniem. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z kolegów, koleżanek radnych za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. A jedno. A przepraszam. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 43 łamane przez 343 przez 21. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu tomaszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą modernizacja drogi powiatowej numer 4319 na odcinku Ujazd-Janków. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 28 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu tomaszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą modernizacja drogi powiatowej nr 4319 na odcinku Ujazd-Janków. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić z budżetu gminy Ujazd pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą modernizacja drogi powiatowej nr 4319E na odcinku Ujazd-Janków. Paragraf drugi. Celem udzielenia pomocy jest poprawa warunków technicznych oraz bezpieczeństwa w obrębie drogi powiatowej, o której mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2021 w kwocie 432 915 zł. W wysokości stanowiącej nie więcej niż 50% całkowitych kosztów. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Podstawą przekazania pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym, będzie umowa o pomocy finansowej zawarta z powiatem tomaszowskim, określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków. Ustęp drugi. Do zawarcia umowy, w której mowa w paragrafie czwartym, ustęp pierwszy, upoważa się wójta gminy Ujazd. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych za podjęcie tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 43 łamane przez 344 przez 21. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2021-2037. Czy do projektu są jakieś uwagi, zapytania? Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowny panie przewodniczący,
szanowne koleżanki i koledzy radni. Niniejszym zgłaszam autopoprawkę, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową. W odniesieniu do przesłanego projektu zmian wieloletniej prognozy finansowej w materiałach na sesję przedstawia się dodatkowe zmiany w wykazie przedsięwzięć. Budowa sieci wodociągowej dla działki 355, 359 i 366, 373 obręb geodezyjny Ujazd przesuwa się środki z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 10 tysięcy zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zagospodarowanie działek numer 1228, 1229 łamane na 1 obręb geodezyjny PGR Niewiadów-Mącznik poprzez utworzenie miejsc postojowych przesuwa się środki z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 15 tysięcy zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niewiadów Kolonia w celu rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie robót budowlanych zwiększa się plan wydatków, przepraszam, plan nakładów o kwotę 9 tysięcy zł. Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o numerze 1 łamane na 40 obręb PGR Niewiadów-Mącznik w sołectwie Niewiadów w celu rozstrzygnięcia postępowania na montaż urządzeń zabawowych zwiększa się plan nakładów o kwotę 10 696 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ulicy Mostowej w Ujeździe w celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpiecza się środki w wysokości 31 tysięcy zł. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z adaptacja pomieszczeń w osiedlu Niewiadów blok numer 8 parter na potrzeby utworzenia żłobka na budowa żłobka w gminie Ujazd i uprzejmie proszę Szanowni Państwo o podjęcie uchwały wraz z tymi autopoprawkami. Dziękuję Panie Wójcie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za wprowadzeniem tej autopoprawki? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czy do projektu uchwały są jeszcze uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez autopoprawki. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2021-2037. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 6 pkt 9 litery e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę do wieloletniej prognozy finansowej gminy Ujazd na lata 2021-2037 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wprowadza się zmianę do wykazu wieloletnich przedsięwzięć gminy Ujazd na lata 2021-2024 obejmujące limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały z uwzględnieniem autopoprawki? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Uchwała została podjęta, otrzymuje numer, a przepraszam. Ponieważ mamy problemy techniczne, zagłosujemy imiennie z list obecności. Pan Bambol Roman. Pan Bukowski Bogusław. Jestem za. Pani Fijałkowska Katarzyna. Pan Matera Sławomir. Jestem za. Sitarek Agnieszka. Jestem za. Pan Skorzycki Sylwester. Jestem za. Pan Sobczak Tomasz. Jestem za. Pani Stachecka Wiesława. Jestem za. Pani Stańdo Teresa. Pani Stoś Agnieszka. Jestem za. Pan Wilkowski Grzegorz. Pan Wolniewicz Rafał. Jestem za. I pan Ziemnicki Piotr. Zimny Piotr, przepraszam. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Otrzymuje numer 43 łamane przez 345 przez 21. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2021. Czy do projektu są jakieś uwagi? Tak, bardzo proszę, panie wójcie. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, w kontekście uchwały budżetowej zgłaszam następującą autopoprawkę. W odniesieniu do przesłanego projektu zmian w budżecie gminy Ujazd w materiałach na sesję przedstawia się dodatkowe zmiany w planie wydatków. Zmniejszenie o 10 tysięcy złotych na zadaniu. Budowa sieci wodociągowej dla działek 355, 359 i 366, 373 obręb geodezyjny Ujazd w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Zmniejszenie o 15 tysięcy złotych na zadaniu. Zagospodarowanie działek numer 1228, 1229 łamane na 1, obręb geodezyjny PGR Niewiadów Mącznik poprzez utworzenie miejsc postojowych w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Zmniejszenie o 10 tysięcy złotych na zadaniu monitoring przestrzeni publicznej. Zmniejszenie o 10 839 zł wydatków z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów. Łączna kwota zmniejszeń 45 839 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków. Budowa ujęcia wody w miejscowości Ujazd. Nowe zadanie inwestycyjne. Zabezpiecza się środki w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na badania hydrogeologiczne. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Niewiadów Kolonia w celu rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie robót budowlanych. Zwiększa się plan nakładów o kwotę 9 tysięcy złotych. Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o numerze 1 łamane na 40, obręb PGR Niewiadów Mącznik w sołectwie Niewiadów w celu rozstrzygnięcia postępowania na montaż urządzeń zabawowych zwiększa się plan nakładów o kwotę 10 696 zł. Uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały z tymi autopoprawkami. Dziękuję panie wójcie.
Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za wprowadzeniem tej autopoprawki? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez uwzględnienia autopoprawki. Dziękuję bardzo. Proszę koleżanko, odczytanie. A, przepraszam, mogę jeszcze? Bardzo proszę. O, panie przewodniczący, przepraszam najmocniej, ale chciałbym jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź. Dobrze, bo... Dobrze, bardzo proszę. Jeszcze trzy zadania chciałbym zgłosić. Otóż zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniak w celu rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie robót budowlanych zwiększa się plan nakładów o kwotę 13 683 zł. Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Ujazd. W związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych zwiększa się plan nakładów o kwotę 2460 zł na dokumentację projektową. Przedstawione zmiany w planie wydatków nie powodują zmiany wyniku budżetu. I teraz uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały, o podjęcie uchwały z tymi autopoprawkami. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze radnych, jeszcze raz zagłosujemy za wprowadzenie tej autopoprawki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę. Uchwała Rady Gminy Ujazd dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera d artykułu 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2021 rok o kwotę 105 776 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 105 766 zł. Ustęp drugi. Zmniejsza się plan dochodu budżetu gminy Ujazd na 2021 rok o kwotę 3388 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3388 zł. Ustęp trzeci. Plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2021 rok po zmianach wynosi 52 824 631 zł i 95 groszy, w tym dochody bieżące w kwocie 48 410 473 zł 47 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 4 414 158 zł 48 groszy. Ustęp 4. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustęp 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2021 rok o kwotę 725 236,95 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 99 964,68 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 625 272,27 zł. Ustęp 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2021 rok o kwotę 622 848,95 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 162 110,95 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 460 738 zł. Ustęp 3. Plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2021 rok po zmianach wynosi 69 740 024 zł i 96 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 43 253 208 zł i 64 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 486 816 zł i 32 groszy. Ustęp 4. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Po prowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych załącznik nr 3 do uchwały nr 32/271/20 Rady Gminy Ujazd dnia 29 grudnia 2020 roku określający limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr 32/271/20 Rady Gminy Ujazd dnia 29 grudnia 2020 roku określające wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Załącznik nr 8 do uchwały nr 32/271/20 Rady Gminy Ujazd dnia 29 grudnia 2020 roku określający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Po dokonaniu zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, załącznik nr 9 do uchwały nr 32/271/20 Rady Gminy Ujazd dnia 29 grudnia 2020 roku, określające dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Załącznik nr 12 do uchwały nr 32/271/20 Rady Gminy Ujazd dnia 29 grudnia 2020 roku, określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 43/346/21 Zakończyliśmy punkt czwarty, przechodzimy do piątego punktu, zapytania, wolne wnioski radnych oraz odpowiedzi. Bardzo, bardzo proszę, panie Tomaszu. W związku z uruchomieniem ruchu na drodze wojewódzkiej chciałem spytać, czy możemy wrócić do takiego pomysłu, jak kiedyś rozmawialiśmy o mierniku prędkości. Takie rozwiązanie, jak funkcjonuje na przykład w Kurowicach. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, natomiast później był remont, nie działało to. Czy moglibyśmy się zorientować, czy takie rozwiązanie można by zainstalować na przykład na ulicy Tomaszowskiej, ponieważ od strony Rokicińskiej mamy już przejście dla pieszych, te światła i rondo ruch nam spowalniają, natomiast od strony Tomaszowskiej no nadal jest wiele wypadków przed sklepem spożywczym. Ten prędkość kierowców nie jest dostosowywana do ruchu. Szanowni Państwo, otóż tak, jeżeli chodzi o temat oficjalnie i formalnie, jeśli miał być załatwiony w sensie, że stoją fotoradary ustawione przez odpowiednią instytucję, to wszelkie nasze póki co interwencje i pisma są traktowane odmownie. Natomiast jeżeli mielibyśmy sami ustawić takie urządzenie, jak kolega radny mówi, to zorientujemy się, ile takie urządzenie kosztuje i wrócimy do tematu na najbliższej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam jeszcze, panie wójcie, pytanie do punktu E, w którym była autopoprawka. Był temat o przepompowni. Czy moglibyśmy dowiedzieć się, gdzie ta przepompownia w miejscowości Ujazd będzie miała miejsce i czy będzie podłączona, czy będzie budowana nowa infrastruktura, czy... Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, proponowana lokalizacja, proponowana zmiana autopoprawką w budżecie dotyczy wiadomego tematu, który jest nierozwiązany od wielu lat, czyli przepompowni na ulicy Wolborskiej. Chcemy znaleźć alternatywne miejsce, które pozwoliłoby taką przepompownię zlokalizować. Czy już jest znane? Macie jakiś już
no, przykładowe miejsce, czy coś sobie upatrzyliście, jakiś punkt? Mamy pomysł i chcemy ten pomysł zrealizować. Okej, okay, no dobra. To dziękuję ślicznie i czekamy na realizację. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Niniejszym zamykam 43. sesję Rady Gminy Ujazd. Dziękuję Państwu za przybycie.